Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty. Witam serdecznie. Jest ze mną pan redaktor Łukasz Warzecha. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, można wejść do lasu, można pójść do parku. Słychać rozmrażającą się gospodarkę. Kran nad polską gospodarką trzeszczy. Jeszcze do Lidla można pójść, albo do Biedronki, albo do jakiegoś innego sklepu. Co pan uważa o takim początku rozmrażaniu gospodarki? To może pomóc? Przede wszystkim dziwi mnie nazwanie tego, co zmieniono w obowiązujących zakazach odmrażaniem gospodarki, bo to jako żywo z odmrażaniem wiele wspólnego nie ma. Dostaliśmy kilka rzeczy, które odciążają nas głównie psychicznie, to znaczy właśnie przede wszystkim możliwość wstępu na tereny zielone, no i zniknął wreszcie, nawiasem mówiąc, bezprawny, zdaniem wielu ekspertów, konstytucjonalistów, zakaz przemieszczania się. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, no to mamy tylko na razie zmianę sposobu przeliczania klientów w sklepach. Nic poza tym się tutaj nie zmieniło. No jeszcze się przesunęły, że zniknęły godziny dla seniorów w weekend i to jest wszystko, więc no, nazywanie tego procedurą odmrażania gospodarki jest, mówiąc najdelikatniej, mocno na wyrost. Dzisiaj mieliśmy jakiś bardziej konkretny sygnał ze strony pani minister Emilewicz, która wspomniała o lipcu jako momencie całkowitego, w zasadzie już prawie całkowitego albo całkowitego zniesienia ograniczeń dla gospodarki, ale to jest bardzo odległy czas. Natomiast w czwartek, kiedy odbyła się konferencja prasowa pana premiera Morawieckiego i pana ministra Szumowskiego, która była wcześniej zapowiadana bardzo szumnie jako ta, na której właśnie rząd ma ogłosić harmonogram odhibernowywania gospodarki, no to był to duży zawód, bo usłyszeliśmy tylko o tym, że mają być etapy i w tych etapach mają być znoszone poszczególne ograniczenia. Nawet taką grafikę bardzo prostą zobaczyliśmy, którą na zajęciach w szkole podstawowej dziecko by mogło przygotować. Tylko że z tej grafiki nie wynikało nic poza tym, że w różnych etapach będą w jakichś momentach odmrażane poszczególne sektory. No to pewnie ja wiedziałem i pan wiedział i wszyscy, którzy obserwowali tę konferencję, wiedzieli, zwłaszcza przedsiębiorcy. Natomiast pytanie było o daty, a jeżeli nie o daty, no bo powiedzmy, że tu można się spierać, czy konkretną datę można pokazać, czy nie, Czesi pokazali, ale okej, no to przynajmniej powinniśmy dostać jakieś kryteria wiążące, przy jakiej liczbie zakażeń dziennych, przy jakiej liczbie zgonów, przy jakim wypłaszczeniu tej krzywej, przy jakim współczynniku zakażania będzie dochodziło do kolejnych etapów, lub, to już jest absolutne minimum, przedsiębiorcy powinni dostać wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego, w którym będą funkcjonować. Oczywiście ja bym nie oczekiwał, że te wytyczne w szczegółach przedstawią politycy na konferencji prasowej, ale te szczegóły powinny być przygotowane i politycy powinni móc do nich odesłać na stronę internetową, na przykład kancelarii premiera. Tu podam przykład, dlaczego to jest ważne. Jeżeli ktoś jest restauratorem i ledwo dzisiaj wszędzie, to jakby dostał te informacje, na jakich zasadach będzie mógł funkcjonować, kiedy już nastąpi odmrażanie tego sektora gospodarki, to by się mógł zacząć do tego przygotowywać. Gdyby na przykład wiedział, że będzie miał 50% miejsc, to już może wiedzieć, ilu będzie potrzebował kelnerów, ilu musi zwolnić, ilu zostawić w pracy, co zrobić z pozostałymi stolikami. Żadnej takiej informacji nie było. No więc na mnie sprawia to wrażenie bardzo na chybcika przygotowywanych działań, nieprzemyślanych i, no przykro to mówić, ale dosyć amatorskich. No pewnie też wchodzi w to w polityka, bo nie ma żadnych liczb, nie ma, tak jak pan mówi o tym, ile chorych, ile zakażonych, to by coś dawało, jakieś konkrety, ale tutaj pewnie reguły jakieś polityczne, plany polityczne, być może kwestia wyborów to wchodzi i pewnie też dlatego te zapowiedzi są tak mgławicowe i tak miejscami w ogóle nie trafne. Myślę, że kwestia wyborów wchodzi tu o tyle, że no mówiąc na razie ogólnie, mamy tutaj ostry spór pomiędzy twardym jądrem PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, a częścią obozu Zjednoczonej Prawicy, pomijając już opozycję, bo to jest gra jeszcze w innym kierunku, co do tego, czy te wybory mają się odbyć w maju, czy nie.
byłoby bardzo niespójne, gdyby wszystkie ograniczenia trwały do prawie że momentu wyborów i albo zostały tuż przed nimi zniesione, albo dopiero powiedzmy tydzień wcześniej. Więc myślę, że paradoksalnie to dążenie do wyborów w terminie majowym powoduje, że ograniczenia będą stosunkowo szybko znoszone. Ja uważam, że to dobrze. Natomiast motywacja tutaj nie jest merytoryczna, tylko rzeczywiście może być w dużej mierze polityczna. Tutaj jeszcze chyba warto zwrócić uwagę na postać pana ministra Szumowskiego, bo ja obserwuję, jakie są reakcje na niego. Oczywiście znamy sondaże, w których pan minister Szumowski się cieszy bardzo wysokim zaufaniem i które wskazują, że jego działania zyskują akceptację ogromnej części Polaków. Natomiast w tej bańce bardziej internetowej, mediów społecznościowych, widzę rosnącą irytację tym, w jaki sposób pan minister podchodzi do swoich obowiązków, a przede wszystkim w jaki sposób, no krótko mówiąc, straszy nas przez cały czas. Dziś kolejna jego wypowiedź w polskim radiu poranna, gdzie powiedział: zobaczymy jak będzie, jak nie, to znów przykręcimy śrubę, czy przywrócimy ograniczenia. No to już naprawdę trzeba mieć bardzo nikły kontakt z rzeczywistością społeczną, żeby sobie wyobrażać, że po miesiącu bardzo silnych i ścisłych restrykcji można je na tydzień na przykład czy dwa tygodnie poluzować, a potem znów przykręcić śrubę. To jest po prostu nie do zrobienia i to nie jest jedyna taka oderwana od rzeczywistości wypowiedź pana ministra Szumowskiego. No właśnie, nawet już podczas tej konferencji z premierem Morawieckim tamta klauzula taka, że ale zawsze możemy wrócić, dość często była powtarzana przez ministra Szumowskiego. Zresztą w mediach społecznościowych, albo przynajmniej dla części użytkowników, można powiedzieć, że jest taki dogmat o nieomylności ministra Szumowskiego. Jakakolwiek, nawet nie że krytyka, tylko zapytanie, poddanie wątpliwość, podanie jakichś może innych statystyk, no wywołuje falę hejtu, o czym też pan na Twitterze choćby się przekonał wielokrotnie. No, na mnie nie robi to wrażenia, to znaczy dla mnie polityk, nawet być może dobry lekarz, nie wiem, nie znam się na tym, nie jest jakby sam z siebie autorytetem. Ja podszedłem do pana ministra Szumowskiego początkowo z zupełnie, jakby to powiedzieć, czystym umysłem i bez uprzedzeń, nawet w pierwszych kilkunastu dniach, kiedy ta sytuacja się rozkręcała, mówiłem, że nie mam tutaj zastrzeżeń do jego sposobu komunikowania czy do tego, jakie zapowiedzi przedstawia, no ale z czasem ta moja opinia o nim się bardzo mocno zaczęła psuć i myślę, że pan minister Szumowski zrobił jednak znacznie dużo złego niż znacznie więcej złego niż dobrego. On powinien, jego kompetencje powinny być ograniczone do tej sfery, której jest ministrem. Jest ministrem zdrowia, jest lekarzem, tym się powinien zajmować. Tymczasem cała sprawa została zorganizowana i to rząd właściwie oficjalnie również przyznaje wokół niego. On został głównym dowódcą tej tak zwanej wojny, ja w ogóle nie lubię tego określenia, bo nie jestem przekonany, czy to była prawdziwa wojna, czy udawana, no ale powiedzmy, tej tak zwanej wojny z epidemią. I wszystko zostało jemu podporządkowane. On miał ostatnie słowo, on miał decydujący głos. To nie powinno tak wyglądać. I to jest odpowiedzialność polityczna za tę decyzję spada na premiera. Na czele tego typu, no powiedzmy, kampanii walki z epidemią powinien stać polityk, który jest w stanie połączyć przesłanki płynące z różnych źródeł. I od ministra zdrowia, i od ministra rozwoju, i od ministra finansów. I być może z grupy eksperckiej, która nie powinna zawierać tylko epidemiologów i lekarzy, ale na przykład także psychologów społecznych, bo przy podejmowaniu tego typu decyzji psychologia społeczna odgrywa bardzo dużą rolę. Tymczasem, tak jak mówię, wszystko to zostało powierzone i ostateczne decyzje zostały powierzone panu ministrowi Szumowskiego, moim zdaniem z dużą szkodą dla nas wszystkich. Tak samo niekrytykowalna wydaje się być decyzja o obowiązkowym noszeniu maseczek wszędzie, gdzie to jest możliwe, no może jeszcze w domu, nie trzeba na balkonie, ale tak jak się nawet pomyśli o tym, że się chce wyjść, to już chyba warto ubrać maseczkę. I taka właśnie ta psychologia ludzi, którzy już podejrzliwie patrzą na kogoś, kto nie wiem, albo sobie na chwilkę tą maseczkę ściągnął, albo nie daj Boże, nie ma tej maseczki. No ten przepis no, też jest krytykowany, a z drugiej strony właśnie widać, że jak ktoś się sprzeciwia, to dostaje po głowie.
Ja myślę, że tu pan porusza bardzo ciekawy aspekt, który można uogólnić i którym pewnie psychologowie społeczni się też będą zajmować. To znaczy, przy okazji tej epidemii wyszły na jaw bardzo interesujące napięcia pomiędzy grupami ludzi, w zależności od tego pewnie, jakie mają nastawienie do życia, do samych siebie, jakie mają oczekiwania wobec polityki. Bo te hejty pomiędzy grupami, powiedzmy o nastawieniu bardziej krytycznym, sceptycznym, wolnościowym, a tymi, którzy uważają, że należy się bezwzględnie podporządkować, bo jak mówię teraz o wcześniejszym okresie, ktoś na przykład wychodzi na spacer, to jest w zasadzie mordercą, przez niego umrą ludzie. To jest jeden z plonów, czy jeden z efektów tego, co się dzieje, tej epidemii, bardzo interesujący, aczkolwiek też bardzo niebezpieczny, bo to nie są oczywiście zdrowe napięcia. Tutaj mamy do czynienia po części z jakąś psychozą i myślę, że wokół maseczek będzie się działo coś podobnego, częściowo. Natomiast ja oczywiście czytałem, jak pewnie wszyscy zainteresowani tym, całe mnóstwo tekstów analizujących, jaki wpływ maseczki mają. Generalnie teza, którą, czy wspólna część, którą można z tych artykułów w części ściśle naukowych wyciągnąć, jest taka, że owszem, maseczka, nawet taka zwykła maseczka materiałowa, zabezpiecza tych, którzy są wokół nas, jeżeli jesteśmy nosicielami, natomiast że pociąga też za sobą mnóstwo niedobrych skutków zdrowotnych i w zasadzie sens jest ją nosić tylko wtedy, jak jesteśmy w większym skupisku ludzi, no, na przykład w sklepie albo w środkach transportu publicznego, natomiast w każdej innej sytuacji, w tym na ulicy, co przecież jest w rozporządzeniu, noszenie jej jest po prostu szkodliwe, bardziej szkodzi niż pomaga. Ja mieszkam pod Warszawą, w tej swojej miejscowości wczoraj szedłem do sklepu, no już takim wieczorem, gdzieś koło 20. Minąłem po drodze, myślę, że tak ze 20 parę osób, z czego więcej niż połowa miała albo te maseczki ściągnięte, albo ich w ogóle nie miała. No bo też rozporządzenie mówi, że jeżeli mamy jakieś problemy typu zdrowotnego w związku z noszeniem maseczki, to w zasadzie możemy jej nie zakładać i nie musimy przedstawiać żadnego zaświadczenia w związku z tym policjantowi ewentualnie. I sądzę, że bardzo dużo osób będzie się tak tłumaczyć, bo rzeczywiście... No nie da się po prostu w tym dłużej chodzić, jeszcze jak się zaczną upały, to w ogóle już nie będzie o tym mowy. Natomiast jeżeli spojrzeć na to z punktu widzenia zarządzania tą całą sytuacją i z punktu widzenia trochę politycznego, no to jednak sytuacja, w której pan minister Szumowski jeszcze w lutym mówi, nie, maseczki tam, ha, 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 po co maseczki, nie warto, po czym przyklepuje w kwietniu rozporządzenie, które nakazuje noszenie maseczek, no to jednak nie najlepiej świadczy albo o kursie pana ministra, albo jego wiedzy fachowej, nie wiem. No w każdym razie jest to dosyć dziwne. W ogóle trudno jest uwierzyć, że nie wiem, kawałek maseczki, która tak naprawdę okazuje się, że może być zrobiona z czegokolwiek, nawet promowane są ze skarpet starych, żeby takie maseczki zrobić, żeby coś takiego nagle, nie wiem, miało uchronić przed wielką epidemią, która no, dziesiątkuje ludzi Europy, no to i na całym świecie, nie tylko w Europie. No to jest dość trudno w to uwierzyć, że to znaleźliśmy remedium. Przede wszystkim, po pierwsze ja rozumiem, jak mówię, logikę, która za tym stoi. Logika jest taka, że mamy jakąś liczbę osób, które są bezobjawowe i chodzi o to, żeby one nie zarażały. No bo to głównie chodzi o filtrowanie od, a nie filtrowanie do. Ale tak jak mówię, to ma sens tam, gdzie ludzie się skupiają. Natomiast bardziej generalnie, bo trochę pan tu powiedział o tym, że użył pan takiego zwrotu, epidemia, która dziesiątkuje i tak dalej. No tak się to przedstawia. Tak, ja myślę, że my nie mamy w tej chwili pełnego obrazu. Mnóstwo również moich kolegów po fachu cały czas epatuje tym, mówiąc, chcesz Hiszpanii, chcesz Włoch w Polsce, jakby nie te ograniczenia, to byśmy tu mieli Włochy. Spróbujmy na to spojrzeć spokojnie. Jak się siedzi w środku takiej sytuacji, to jest bardzo trudno zdystansowane spojrzenie, a my przecież mamy do czynienia ze zjawiskiem medycznym przede wszystkim, również społecznym. I na przykład, jeżeli chodzi o Hiszpanię i Włochy, mamy prawdopodobnie do czynienia tutaj z pewnym zbiegiem czynników, które spowodowały akurat w tych krajach i też nie we wszystkich ich regionach,
wyjątkowo wysoką śmiertelność w przypadku tej konkretnej choroby, znacznie wyższą niż ta, która wynika z zestawień z innych krajów. Dlaczego tak jest? My tego jeszcze nie wiemy. To pewnie będzie zbadane. Można mniej więcej już wywnioskować, że grają rolę takie czynniki jak demografia, średnia wieku w danym regionie, klimat, czyli naturalna odporność lub jej brak u ludzi, być może szczepienia, które ci ludzie przechodzili w przeszłości, liczba zamkniętych skupisk, w których są ludzie z grup ryzyka, takich jak DPS-y w Polsce i na przykład tego typu domów dla starszych osób w północnym regionie Włoch jest wyjątkowo dużo i to też może grać rolę. To wszystko na spokojnie trzeba by uwzględnić i dopiero jak to zrobimy za jakiś czas, to będziemy mogli powiedzieć, no tu było tak z tego powodu, tu było tak z tego powodu. Na razie tego nie wiemy, więc straszenie nas przykładem włoskim czy hiszpańskim jest po prostu czystą demagogią. Inny przykład, jeżeli mamy tę odrębną drogę szwedzką, z której też tak wielu się śmieje, mówiąc ha, 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 Szwedzi zaraz tutaj, proszę, ile oni mają zgonów na milion mieszkańców, a u nas znacznie niżej. No, po pierwsze, nie mamy w ogóle pełnych statystyk, dlatego że nie wiemy, ile osób jest zakażonych. To jest przecież też funkcja tego, ile się testów wykonuje, żeby wiedzieć. Więc może się na końcu okazać, że śmiertelność, współczynnik śmiertelności przy COVID-19 w ogóle jest znacznie niższy niż myśmy sądzili. Ale żeby ocenić w pełni, czy Szwedzi poszli lepszą drogą, czy nie, trzeba poczekać wystarczająco długo, żeby zobaczyć efekty gospodarcze, bo one też powinny być brane pod uwagę. I przypominam, powtarzam to od tygodni, pozorny jest wybór życie albo gospodarka. Gospodarka to jest też życie, to są też nakłady na służbę zdrowia już po epidemii. Jak tych pieniędzy nie będzie, to ludzie też będą umierać, tylko z innych powodów, już nie na COVID-19. Więc poczekajmy rok, poczekajmy 2 lata, porównajmy sobie wtedy na spokojnie, jak wyglądało PKB Szwecji w 2019, Polski w 2019, jakie jest w 2021 PKB Polski, jakie jest Szwecji, wtedy, jakie jest bezrobocie w obu krajach, wtedy będziemy mogli zacząć robić jakieś podsumowania. Na pewno nie teraz, patrząc tylko na statystyki zgonów. Jeszcze kończąc wątek maseczek, no, a propos takiego właśnie psychologicznego aspektu, to okazuje się też na przykład nie można napisać, że okulary parują, czy szkła parują, bo to też od razu stawia się o to, co wolisz umrzeć, czy lepiej, żeby ci okulary parowały. Myślę, że im dłużej te maseczki będą noszone, to tym one staną się takim artefaktem, który obawiam się, że kiedyś po nas pozostanie i będzie symbolem naszych czasów. No one przede wszystkim się stały, to nie wiem, czy pan zauważył, elementem mody i to jest akurat dosyć ciekawe i nawet zabawne. Zresztą to też jest interesujące, że część przedsiębiorców tutaj się odnalazła w tym i bardzo dobrze, ja się z tego cieszę, no bo to są firmy, które często się zajmowały czymś innym wcześniej. Teraz się okazuje, że mogą produkować maseczki, zresztą czasem bardzo ładne nawet i bardzo ładnie się komponujące jako element stroju, aczkolwiek wciąż bardzo niewygodne, ale ładne przynajmniej. Bardzo dobrze, no przynajmniej jakaś grupa przedsiębiorców jest w stanie na tym zarabiać. Z tego się naprawdę bardzo cieszę. Natomiast myślę, że jak się zacznie prawdziwe lato, zwłaszcza jeżeli to lato będzie naprawdę ciepłe, to już w lipcu czy w sierpniu prawie, że zapomnimy o tych maseczkach, to już być może tylko właśnie w sklepach, w centrach handlowych, jeżeli będą wtedy otwarte, nie wiem, w kinie może będzie się siedzieć w maseczce, ale na ulicy myślę, że co najmniej połowa ludzi nie będzie ich nosić. A jeszcze warto zapytać chyba, co, jak może świat się zmienić, świat polityki, gospodarczy po koronawirusie, po tej epidemii. Jak pan myśli, kto na tym może wygrać? Jak może na przykład Chiny na tym stracić, zyskać? Bo do tego czasu Chiny były przedstawiane jako taki wzór sukcesu. Właściwie wszyscy wpatrywali się w te Chiny jako o, to jest tak, jak powinniśmy robić. Natomiast tutaj pokazuje się trochę prawdy o tym państwie. No ja oczywiście nie odpowiem panu wyczerpująco na to pytanie, bo to jest zagadnienie, które jak sądzę w nadchodzących miesiącach będzie tematem wielu ciekawych panelowych dyskusji i głębokich analiz, bo naprawdę dużo się tutaj może zmienić.
Na razie tak bardzo hasłowo to, co mi się nasuwa, to jest po pierwsze produkcja wielu niskokosztowych do tej pory artykułów, w tym medycznych, bo to się okazało problemem przy okazji tej epidemii, zostanie prawdopodobnie albo przez państwa Zachodu gdzieś rozłożona po różnych niskokosztowych miejscach, z Chinami włącznie, ale to już nie będą wyłącznie Chiny, albo wręcz zostanie jak gdyby zaimportowana do własnego kraju z powrotem, właśnie po to, żeby nie mieć tego tylko w jednym miejscu i żeby tym miejscem nie były Chiny. No, kwestia chociażby produkcji maseczek właśnie, prawda, jest takim przykładem, ale także kwestia produkcji testów na koronawirusa. Dużo takich rzeczy powychodziło przy okazji epidemii. Druga sprawa, która jest już bardziej strategicznym efektem gospodarczym i myślę, że ten efekt będziemy mogli znów ocenić, no nie wcześniej niż za jakieś 2-3 lata. To jest proces, być może, bo nie wiem, czy do tego na pewno na dużą skalę dojdzie, ale może, to jest proces wykupywania osłabionych przedsiębiorstw, zwłaszcza w tych krajach, które sobie gorzej poradzą z tą gospodarczą stroną kryzysu. Myślę, że trochę takich firm w Polsce będzie, choć nie ma ich z kolei tak dużo na takim poziomie, żebyśmy my byli bardzo atrakcyjnym kąskiem. Ale to już może na przykład dotyczyć chociażby Niemiec. W Polsce zresztą też są głosy, żeby spróbować jakoś tego typu działania zablokować. Głosy przewidujące, czy już widzące tę perspektywę, to Krzysztof Bosak na przykład zaproponował, żeby spróbować zapobiegać takim przejęciom. Ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobry kierunek, bo może być też tak, że dla niektórych firm taka oferta wykupienia ich przez zagranicznego inwestora będzie być albo nie być, no albo się zwinąć zupełnie, albo trudno dać się kupić. Ale teraz najważniejsze pytanie to jest, kto będzie tym kupującym. I czy to nie będzie tak, że co prawda Chiny stracą część tej taniej produkcji, którą Zachód im zlecał, ale na przykład okażą się właśnie tym głównym inwestorem wykupującym firmy, może nawet nie głównie polskie, ale czy to niemieckie, czy włoskie, czy hiszpańskie. Chińczycy zawsze tutaj starali się jakiś przylądek, jakiś przyczółek sobie wyrąbać w Europie. Może się okazać, że ten przyczółek po epidemii będzie całkiem duży. No i tu jest też oczywiście pytanie o rolę Stanów Zjednoczonych i o rywalizację chińsko-amerykańską, bo czy Stany Zjednoczone wyjdą z tego kryzysu wzmocnione? No, na razie, prawdę mówiąc, wygląda, że nie bardzo. I ja bym nawet powiedział, że tak jak się wydawało do niedawna, że Donald Trump ma w zasadzie drugą kadencję w kieszeni, czy tak będzie teraz? Nie wiem. Na pewno epidemia koronawirusa wystawia poparcie dla niego na poważną i dużą próbę, więc może tutaj dojść do ciekawej rywalizacji między Pekinem a Waszyngtonem, jeżeli chodzi właśnie o próbę skupienia z rynku tych aktywów, które się okażą osłabione w wyniku epidemii. Więc te dwa efekty na razie bym widział, jeżeli chodzi o ten globalny gospodarczy efekt, ale tak jak mówię, zachęcam wszystkich widzów do tego, żeby śledzić różne debaty, ciekawe teksty, na przykład nie wiem, w Nowej Konfederacji, która bardzo się tego typu sprawami zajmuje, organizuje wiele debat, w Klubie Jagiellońskim, w Strategy and Future Jacka Bartosiaka. To będą tematy, które na pewno będą bardzo, bardzo intensywnie eksplorowane w najbliższych miesiącach. I ostatnie pytanie, przy okazji koronawirusa wyszła sytuacja z WHO. Tak naprawdę wiele osób, nie wiem, może dowiedziało się w ogóle, że coś takiego jak WHO istnieje, a już tam o konkretnych działaniach, o tym, kim jest szef WHO, jak WHO funkcjonuje, jakie są tam wpływy, no to na pewno dla niektórych były wiadomości szokujące. Być może wiele osób myślało, że to była taka agenda, która dba o zdrowie wszystkich, która pochyla się z troską. Jeśli nie śledzili tego, co WHO mówiło, choćby o sprawie aborcji, czy innych tego typu sprawach, to mógł być szok, że nagle się okazuje, że tam nie jest tak wszystko dobrze. No, to nie wiem, czy ludzie szczególnie byli, prawdę mówiąc, tym zainteresowani. Pewnie ma pan rację, że wiele osób w ogóle pierwszy raz usłyszało ten skrót WHO, World Health Organization.
Pewnie bardziej znane są takie agendy wyspecjalizowane Organizacji Narodów Zjednoczonych jak UNESCO, no to mogą ludzie bardziej kojarzyć, a WHO no coś tam może. Natomiast ja myślę, że jeżeli się zastanawiamy, jak sobie międzynarodowe struktury z tym poradziły, bo WHO i tak zawsze w tego typu sytuacjach no, pełni funkcję po pierwsze takiego, powiedziałbym, standardodawcy, to znaczy no, na przykład WHO może właśnie ogłosić pandemię i ogłosiło, prawda? Zresztą to też jest kwestia definicji pandemii, no bo przecież w zależności od tego, jak zdefiniujemy pandemię, to albo ją ogłaszamy, albo nie. No plus może wydawać różnego rodzaju rekomendacje. No, przecież WHO nie ma na przykład gigantycznego budżetu, którym by mogło pomagać krajom, które są w trakcie epidemii. Natomiast myślę, że bardziej bliższy naszemu ciału jako koszula problem to jest kwestia Unii Europejskiej. Ja tu dostrzegam pewien paradoks. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście jest tak, że z całą pewnością doszło do wniosku, że Unia Europejska no nic w tej sprawie nie zrobiła albo prawie nic, że tylko jakieś tam śmieszne gesty w rodzaju tego, jak Ursula von der Leyen uczy, jak myć ręce na przykład, no takie sprawy, plus jakaś tam w zasadzie symboliczna pomoc, ale nawet na poziomie koordynacji zakupów medycznych Unia się nie sprawdziła. Ale dlaczego mówię, że to paradoks? Dlatego, że no to trochę, bo ja nie jestem, prawdę mówiąc, zwolennikiem Unii z bardzo rozbudowanymi kompetencjami, znacznie bliższa jest mi idea Unii ograniczonej, I tutaj trochę do mojego własnego ogródka kamyczek, no ale jeżeli oczekujemy od Unii, że ona się ograniczy, to nie oczekujmy od niej, że w takich sytuacjach będzie dużo robić. No bo rzeczywiście jest tak, że Unia w tych dokładnie sprawach, czyli w sprawach właśnie medycznych, systemu ochrony zdrowia, ma kompetencje w zasadzie żadne, bardzo ograniczone. No więc albo uważamy, że to jest dobrze, tak jak ja uważam, że bardziej ograniczone kompetencje Unii to dobrze, no ale wtedy nie mam też pretensji. Najwyżej mogę stwierdzić, że no w tej sytuacji wyszło tak jak wyszło, ludzie mają takie wrażenie. Ale nie będę Unii oskarżał o to, że ona czegoś nie zrobiła, skoro tych kompetencji po prostu nie ma. No albo jeżeli uważamy, że powinna je mieć, no to walczmy o to, żeby je miała, ale pogódźmy się z tym, że teraz ich nie ma, nie zrobiła tego, trudno, no nie zrobiła, bo po prostu nie mogła. A co ciekawe, WHO nie wydało rekomendacji o noszeniu maseczek. Oni nie mówią, żeby wszyscy nosili, a my tu jesteśmy takimi prymusikami troszkę. Zdania są bardzo tak podzielone, tak jak mówiłem wcześniej, tych badań jest bardzo dużo, ale w zasadzie wszystkie stwierdzają, że no to jest tylko środek, który zapobiega zakażaniu przez kogoś tam, gdzie ludzie są blisko siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan redaktor Łukasz Warzecha. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.